Siemaneczko, moi kochani, z tej strony witam was Ryoko. No a dzisiaj kolejny przedmiot w item shopie. I tego co wiem, tak, jest to kolejna promocja, która nam się tutaj trafiła, a mianowicie 3 adrenaliny za 2. Zapłać za 2 sztuki, a otrzymasz 3. Podwyższa na 1 godzinę prędkość poruszania się i ataku, więc to jest bardzo przydatne. To polecam kupować w item shopie, jeżeli nie mają tego gracze. Kupimy sobie to. Weźmiemy. Żeby wam pokazać, jak mniej więcej to działa, to może znajdę kogoś, kto posiada właśnie na stoisku. Może kupimy od kogoś, tak żeby po prostu nie marnować sobie cashu, tylko tak na pokaz. Te Hermesy za 8,5. To też daje prędkość poruszania się. No zobaczymy, czy ktoś w ogóle ma tutaj adrenalinki na sprzedaż. Już się kłócę na czacie, nic nowego. LC cały czas jest takie samo. Nie ma nikt adrenalinek. Też byłem. U niej też byłem. Bez kitu. Nie ma nikt adrenaliny? Żeby wam pokazać mniej więcej, ale to bym sensu. O je, za 150 kaka, kupimy sobie jedną. Będę jeszcze ma. Oko opcja, no dobra, kupimy sobie pyk. Mamy 4 i teraz mamy prędkość poruszania się 10,9. Odpalamy i mamy 12,4. Więc no trochę daje, prawda? Już mamy możliwość szybszego poruszania się i jeszcze oczywiście tu jest coś takiego jak prędkość ataku, im niższa tym lepsza, mamy 8 z samą adrenaliną, więc naprawdę opłaca się kupować te adrenaliny. Bo tu widzę, ktoś bije na panterkach, my sobie poczekamy na nasz prezencik i tak mniej więcej sobie tutaj porozmawiamy. Jak widzicie, nowi gracze tutaj już coś próbują. O, kołaje lecą. My sobie gdzieś pójdziemy dalej, żeby mu po prostu tego nie bić, tak. Zachowujmy się jak gracze, a nie jak takie typowe trole, co przyjdą tylko poprzeszkadzać. No wiadomo, mam wyższy poziom niż on. On się trochę namęczy. Mi taka pantera zajmuje, kurde, jeden strzał. No on jednak, kurde, chyba questa robi na panterzyskach, więc nie będę mu tam po prostu tego zabierał. Mam jakieś jelonki, jak widzicie, zaczynam wychodzić z miasta, prawda? Zaczynam wychodzić z miasta. I tutaj jeszcze minutkę sobie czekamy na ten prezencik, żeby po prostu odebrać. Pójdziemy sobie na smoczydła, bo jaszczury. Tutaj jest w tej krainie dużo takich potworów. Słabym levelem one mają, który 13, 13. No to jest początkowe miasto, więc na spokojnie. Niektóre moby są takie, że jak zahaczysz jednego, no to z automatu już lecą następne. O, widzicie, już na mnie tutaj lecą. My zaraz sobie prezencik odbieramy. Zahaczę tego. Ja mógłbym robić tap i jeden, bo mam na jedynce w sumie ustawiony atak. Nie musiałbym myszką ruszać. O, już na mnie lecą kolejne. I gdzie jest ten prezent? Jeszcze mamy 37 sekund. Teraz się pojawi jakiś. Adrenalina jest wzięta. 150 kk zużyliśmy. A zazwyczaj używam tego na bitwy tylko i wyłącznie. Tak do expa to się nie przydaje, nie? Jeżeli ma się dobrą postać do expa albo do dropu, no to naprawdę nie trzeba tego używać. No ale na bitwach jak najbardziej przydaje się każdy punkcik.
Każda statystyka, która podwyższa cokolwiek. Naprawdę, i to wam mogę. To wam mogę powiedzieć z doświadczenia. Mamy prezent. Przemiana Renifera. Możemy sobie na koniu użyć. Mamy konia, no to możemy sobie przemienić go w Reniferka i użyjemy sobie zwrotu powrotu. Zwrotu powrotu. Co ja gadam? Zwoju powrotu. No przy okazji zobaczycie mniej więcej na jakiej zasadzie to działa. Widzicie, już jestem w mieście. Kurde, ale te karty resetu bym kupił. A. Kuszą, kuszą. Strasznie tanie są. Ale dobra, bez przeciągania. Ja się z wami żegnam. Zauważyliście mniej więcej różnicę w poruszaniu się mojej postaci, jeżeli chodzi o adrenalinę. Jeszcze na 55 minut, ja mam jeszcze 3 w plecaku, więc spokojnie ona sobie tam da radę. Przeniesiemy ją tu. Mamy czapkę Mikołaja. A to nam kiedy się skończy? No, to minie 30 w sumie za 4 dni o godzinie 16:50. Więc ja się z wami żegnam. Zapraszam na mojego Twitcha, Discorda oraz Instagrama. Dzięki za to, że jesteście. Trzymajcie się i życzę wam miłego dnia.